Kto ostatni wyjdzie z koła, wygrywa. Witam was bardzo serdecznie, jestem Yeti, jest ze mną Dave, Palion i Bzyku. Cześć. Siema. Witamy, witamy. Witam, ponieważ i teraz odliczam, ponieważ za 3, 2, 1 rozpoczynamy. Bzyku, zacząłeś trochę szybciej niż ale miałeś. Ale czekaj, ale ja nie zniszczyłem, dopóki ty nie powiedziałeś start. No dobra, mamy od teraz 11 minut na przygotowanie jak najlepszych itemów i wygranie, nie? Bo będziemy się naparzać. Dymienie! Dymienie! Ale co, że za mało? Właśnie tak, nie, to jest ciekawa liczba, nie 10, nie 5. No właśnie, nie właśnie nie chciałem, żeby było 10 tak równo, tylko właśnie, żeby było inaczej, takie wiesz, jakieś 11. Bo za 12 to za długo, a 11 to tak optymalnie mi się wydaje, dlatego odpaliłem stoper i możemy rozpoczynać plan działania. Do wygrania jest jedno wielkie nic. Jest satysfakcja, że ktoś jest po prostu dobry. Ja nie mogę. Ja już myślałem w ten, że Dave przyszedł za linię, nie? Szybko, róbcie te itemy! No musimy. Ja was rozwalę. W jaki sposób was rozwalić? Myślę, a to no czego właśnie, ja nie wiem w jaki sposób was rozwalić. No tak, będziemy, no a co myślałeś, że będziemy się głaskać? Jak wyjdzie skała, no to tylko powinno się jakoś pomniejszać, nie? Chyba. No nie, nie, no no wiesz, chodzi o to, że jak wyjdzie skała, no to oczywiste jest to, że przegrasz, nie? No ale... Tak, wiesz, możemy się nawalać cały czas. No. Ale kaszel. No leciutki. Kurde, Yeti, ty żyjesz. Ja ostatnio, wiecie co, ja chyba jestem po prostu chory, już przez całe życie będę. O, jak to? No. Ty gadasz. No serio, jest tragedia. Ale dobra, w każdym razie nie gadajmy o chorobie, gadajmy o tym, jaki jest plan na dzisiejszy dzień. Dawid, może ty coś powiesz, bo się tak nie odzywasz. Mój plan na dzisiejszy dzień, czy na wygranie tego filmu? Na życie są. No, stary, aktualnie twój plan na dzisiejszy dzień to chyba wygranie, ale dobra. Stary, wygranie to jest tylko początek tego wspaniałego dnia, a jak zagospodaruję resztę godzin, to już inna kwestia. No dobra, no to jaki Bzyku! Jest plan na wygranie? Go! Nie. Ej, Bzyku, Marek, ale nie od razu kradnie golema, nie? No, no oczywiście. No ja nie mogę! Przepraszam! Mnie. No nie powinniśmy no, tego robić. Podzielimy się, padły mi 4, to dam ci 2. O! Idealnie. A na co 2? Czemu idealnie? No nie wiem, no na miecz. A faktycznie. Chciałem, że na kill, bo i na kill nie starczy, i na wiaderko nie starczy. Takie sobie. Ja też tu chciałem iść. Zostaw to. No, daj mi ten crafting. Co? Crafting. Dawaj mój crafting. Crafting. No właśnie, Bzyku cały czas podwala craftingi, też to zauważyłem, nie? No. Ukradł bezczelnie i nawet nic nie powiedział. Ej, czekaj, Dave, ty to widzisz to samo co ja? I chodź ja tu. Wyszedłem stamtąd, no co tam jest? Nie, musisz to sprawdzić. Skinia. Nie, ale patrz to, widzisz to? Ej, Cave by się przydał. Ła. Patrz, czekaj, tutaj. Co? Czekaj, bo... To by się w dół już, dobra, aby nie co? Dobra, nieważne, sorry, dam ci aby drewno. Co, bo ja już lecę w dół. Ja też lecę co w dół. Drewno, stary. Nie wiem, stary, że tu przyszedłeś. A. Maro dostaje drewno, ale nie wiem, o co mu chodzi. Nie, już nie, już nie. On już chciał, nie, on chciał na sojusz się wziąć, stary, nie daj się, nie, nie daj się. Nieprawda, po prostu się nic nie tutaj nie mam, stary. Jestem tak nisko, już ja nic. Też, dobra, ja Yeti. Też, co? Co sądzisz o tym, że Cristiano Ronaldo wczoraj strzelił bramkę? Sądzę to, że pobił kolejny rekord świata, czyli na mianowicie, dokładnie, jako jedyny piłkarz na świecie strzelił bramkę na 5 mistrzostwach z rzędu. Dziękuję za informację. Przechodzimy do studia. Ej, dobra, nic nie widzę, nie? A nie ma tutaj w ogóle ten. Nie mogę znaleźć, no nie mogę znaleźć ten. Ja nie mam ani żelaza, ani pochodni, ani niczego po prostu nie mam. Pa, parabole. No, no żelazo. Parabole tańczą. Tańczą. Dobra, co wy jak mówicie to było? W ogóle? Kamieniołom? Nie, jak to się mówiło? Kamieniołom! Jak z kamieniołom? Skamielenie? Jak to było? Skamieliny! Skamieliny. Pam. Stalaktyty, stalagmity. Maro, ale Maro sobie... nie wiem, co chodzi. No tak, Maro, pewnie. Maro, oglądałeś kiedyś ja kina Szyfer? Maro w ogóle bajek nie oglądał ze dziecka. No, anime. Anime. Cyberpunk na Netflixie, nielegalnym. No ej, no, dobra, no, co to ty? No. I co teraz, Maro, co? Nie tylko to robi nielegalnie. No właśnie. Jest zestresowany już. Ej, wy też nie macie w ogóle, nie możecie znaleźć też żelaza? Tak. O kurde, no to żebym sobie znalazł żelazo. Co?
Zginął. No dobra, ale dalej, Maro, jesteś jakby w grze, nie? Możesz być, bo nie wyszedłeś w sumie spoza linii, tylko zginąłeś. Nie, ale jak wy się tak kopiecie, to wy nie wiecie, czy wy tam czasem za koło nie wyszliście? O, faktycznie. Nie, na pewno nie, na pewno. Ale trzeba na to zwracać uwagę. Ja na pewno nie wyszedłem. Kurde. Ja akurat na pewno nie wyszedłem, bo widzę, że jestem w kole, ale trzeba na to uważać. To nie wyszedłem. Fajnie, to bez sensu. Nie, musi być jakiś sędzia tutaj. Nie, no, ale nie, na pewno nie wyszedłem. Tego jestem akurat pewien. Ja mogę być sędzią. Ej, a w ogóle byliście w tych domkach? Mieliście tam jakieś skrzynki, czy nie? No, już dawno. Co jest? Co ty się tak cieszysz? Co się tak cieszysz, stary? Co się dzieje? Nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę wam powiedzieć. Ale lifehack. Co? Nie mogę wam powiedzieć, ale lifehack. Jesteś ale lifehack. Ktoś jest taki głupi, nie? Dobra, nie wiem kto to, ale kto... O Jezus! Ale czemu ja się już mogę tak bić. Ja się już mogę bić. Marek. Jak to? Nie. A wiesz, że to jest legalne? A wiesz, że to jest legalne? Ale ja się domyślam, o co ci chodzi. Co? Czekaj, jak? O nie! Najgorzej! To jest nielegalne, no interes, no. Proszę Maro, czy to jest legalne, czy nie? Ja powiem tak. Powątpiewałbym w legalne. Mamy jeszcze 5 minut jak coś, 5 minut. Ja nie mogę. 5 tylko to za mało! Co wy mówicie w ogóle? 5 minut to jest moim zdaniem optymalne już. No ja nie muszę nic zrobić. No. Dlaczego? Co? Daj mi, Dawid, twoje przedmioty jakieś. Jak nie musisz nic zrobić? A dlaczego bo ty będziesz mu dawał przedmioty? Znalazłem lifehack, dzięki któremu, stary, no nie macie ze mną żadnych szans w tej 15 minut. Tak. Ale to nie jest, że ja coś oszukałem, to po prostu osoba, która... A bo ja i ty my dałem do skrzynki poza, ale nie można tego zabierać. No jak to nie, na kole byłem. No nie można tego zabierać. Dosiągłem. Ale ty... No tutaj zastanawiałbym się, nie, ale... No jest to legalne, nie wyszedłem zza koła. No nie, niby nie, ale mieliśmy oddać itemy do skrzynki, nie, które mamy. No tak, ale no to jak ktoś oddał itemy stare na terenie gierki. No tutaj wydaje mi się, że potrzebne jest głosowanie. Palion, czy jesteś na tak, czy nie? Ale głosowanie, dobra, Marek, dam ci jakiegoś itema, głosuj do mnie. Dobra, no. Nie! Maro! To głosowanie nie ma sensu. To trzeba po prostu uczciwie podjąć decyzję, czy to jest... Po prostu... No nie, ale nie gdybym wam nie powiedział i bym was wszystkich zabił na końcu odcinka, to by było ale cwaniak. A teraz głosujecie. Jak cwaniak? Zostawiam sobie 1% itemów. Czyli się na dyrektową zaczetowaną na full. No. No troszeczkę to śmierdzi, nie? Odłożyłem to. Nieźle, stary. Ale to pamiętaj, że masz mniej czasu, nie? Bo już minęło 8 minut. No ale ja i tak to przegram, bo wiesz co, ja zapomniałem, że my gramy na kole, a nie, że do góry idziemy, ja przez pół odcinka kopałem drewno, więc wiesz, ja mam 400 taki drewna, który... Ale ja też nie mam, stary, w ogóle dobrych itemów. Mi się wydaje, że to palią ja tutaj, myślę, że ja białą flagę. Palią tutaj, no tak lekko strajhardowany jest, nie? Tak mi się wydaje. Ja białą flagę chyba robię, panowie. Dobra, Palio, jakie ty masz itemy? Ja chyba cię widziałem, bo mi się lekko jakby taki X-ray odpalił. Jak X-ray? To fajnie. Nie, po prostu zbugowała mi się tekstura i przez co widziałem Paliona. On ty jesteś w ogóle tak daleko, stary. Zobaczcie, ty przez linię nie wyszedłeś w ogóle. Dobra, ja też muszę w sumie uważać. Maro! Patrz, stary, będę tak walczył. Patrz, uważam, żebyś nie dostał. Czekaj, tak, to tak? dobre. No. Wiesz, nawalaj cały czas, no. No. A nie widziałbyś tego, nie? Gdybym ci nie powiedział. Nie. Znaczy, musiałbyś to mądrze, ale mi się wydaje, że nie będzie widać, nie będzie. No git. Każdy ma swoje taktyki, chłopaki, nie? No tak, to prawda. Każdy... A co się tak bawi, panią, te cheater? No nie gadaj, że pan zaraz zginę. Dawaj, zaraz. No czemu tu jest tyle mobów? Ja idę w tego drugiego. Mamy 2 minuty, przypominam, że w ciągu tych 2 minut trzeba być już na zewnątrz, nie? Trzeba być na zewnątrz. Dzwony Notre Dame, dzwonnik przylas. Bijemy się. To prawda. Co sądzicie o Simsach?
No ja tylko patrzyłem, jak moja ciociak w to gra, a nigdy w to nie grałem. A co sądzicie o legendzie o Yetim? No bo wszyscy mówią, że to jest nieprawda, że on nie istnieje, a tu jest. No chyba jednak istnieje, nie? No, na pewno istnieje, no przecież z nim rozmawiasz teraz. No właśnie. A co ty myślałeś? Baro, ty to jak czasem przysmażysz pytanie, to naprawdę nie, to było za mocne. Się wyłącza, nie? Przecież gadasz ze mną, stary. No wiem, no tak, wiem, ale spotkaliśmy się nawet w prawdziwym życiu. No tak, no to racja. No właśnie, no to o co ci chodzi? Nie, ja zawsze jestem miły. Nie, bo ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy myślą, że ty jesteś nieprawdziwy. Panowie, ja już idę do góry, nadciągam. No ja też jestem już na górze. No nic innego raczej mi się nie uda już ciekawego znaleźć, tak mi się wydaje. Marek, myślisz, że jednorożce istnieją? O, no. To jest dobre pytanie. Co to za pytanie? Nie wiem, co tu się dzieje. Mamy minutę, panowie, minutę palią, jeśli nie zdążysz wyjść, przegrałeś. Dobra, gdzie przegrałem? Przecież jestem już. Teraz już jestem na tym, no nie powiem. Gdzie? Ale to wiecie, ej dobra, przypominam, 30 sekund, jak będzie ostatnie 10, tu to... Tu jestem! Co? Patrzcie, jaki on ma itemy! Wiedziałem, że on jest na takim tryhardzie! Dawajcie jakiś sojusz na niego czy coś, no zobaczcie, on jest cały żelazny, ma tarczę! Jaki ty! Yeti, powodzenia! Chodźcie tu. Ale dobra, zostało ten, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mnie zabić, to sobie po mnie przyjdźcie. Jeden, rozpoczynamy! Ej, Dawid, patrz jaka taktyka, Panowie, my musimy na Pawła coś tutaj ustalić, nie, bo... Ale szczerze, widzisz, jak byśmy w trójkę się wjechali na Pawła, to byśmy to wygrali, tylko musimy wszyscy atakować Paliona. Znaczy, wydaje mi się, że najwięcej ja bym tutaj przeskutkował, gdzie Marek wie, o co chodzi. No tak. Ej, naprawdę? Dobra, Paweł, bij Marka, spadł! Nie wierzę w to. Dobra, Maro wyeliminowany. A gdzie jest Palion? Pa! Jezus, myślałem, że to Palion, ty już nie możesz mnie... Odpadłeś! No nie mogę, jestem w kole cały czas! Ale już zginąłeś, stary, no jest, tak jest! Ja też chcę mówić. A gdzie jest Paweł? Dawid, gdzie jest Paweł? Za tobą! Jak za mną? Tam! Aha, dlaczego on w ogóle ten, on nic nie robi? No bo on jedzenie teraz zbiera, bo nie ma, bo wziąłem całe jedzenie z wioski. Serio? No to była moja taktyka. Kurde, no ciężko będzie z nim ten. A ty co w ogóle tam kampisz? No bo ja stwierdziłem, że jak ktoś chce mnie zabić, to niech sobie przyjdzie. A ty Yeti w ogóle oszust jesteś, nie wiesz o tym. Czemu? Bo ty mnie zabiłeś tego, tak jak nic nie mówiłeś i mnie zabiłeś. Dobra, to nie wiedziałeś. Ja mam pomysł na tą rozgrywkę, patrzcie na to. Robię po prostu tak. Ja robię Skybase'a. Dobra, idę po ciebie, Dave. Niestety, ale... No to nie ma. Kurde, ale tu jest Palion zaś. No weźcie, nie, bijcie się z Palionem, no. Nie, ale nie da się, no przecież zobacz. No nie da się z nim bić. Czekaj, gdzie on jest? No nie, ja ci nie zabiję, spokojnie. Ale on nie żyje i tak. No załatwcie najpierw tych u góry. Ale Bzyku i tak już nie żyje, Bzyku i tak już nie żyje. Czemu nie żyje? No bo już zginął mnie, zabił mnie. Aha. Okej. Okay. A co ty robisz? Nie, ej, dobra, słuchajcie, jak nie zejdziecie w przeciągu 30 sekund, to przegrywacie, to Palion wygra, ale bo to nie ma... Ale to nie ty tu ustalasz zasady. No właśnie. No ale o co ci chodzi, stary, no musimy tak się rozegrać. Palion jest tak, kurde, ma takie itemy. Co ty robisz, Yeti? No muszę się jakoś zabezpieczyć, stary, dobra, czekaj, tak. Kurde, nie mam itemu. Ja mogłem to przeżyć, ale ze stresu nie umiałem wziąć bloku i go dać do ekwipunku. Ja, no i wygrał, nawet nic nie robiąc, to nie ma. Że on nawet raz mieczem nie uderzył? No. Ja nie mogę. Nie miałem żadnej zbroi. No dobra, no Palion. Byłem takim kamikadze, no trudno. Co my zrobili? Palion, no wygrałeś, nie? Niezła gierka. No to była dobra giera. No dobra, widzowie, to by było na tyle. Chcecie więcej, zostawiacie łapy w górę, subskrypcję i widzimy się już jutro. Cześć!